No witajcie małe iskariotki. Chory nie chory postanowiłem zrobić film. Dziś Elcia ujawniła bardzo straszną informację na temat swojej mamy. Przejdziemy również do wysrywów z Discorda. Z góry pozdrawiam mamę i wszystkich fanatyków, którym pęka dupa. Jedziemy. Elcia ponownie zerwała z Markiem w trybie natychmiastowym. Uznała, że ma się odczepić ponownie. W tym miesiącu to już chyba 11 raz. Zobaczyła straszny wpis Marka i się zestrała. Jak zwykle zaczęła kłamać, że się nie interesuje, że nie będzie pisać i gadać było pożegnanie, wyjebanie z Discorda, YouTube'a i całego uniwersum. Marek dostał bana tak samo jak Bomba otrzymał bana na wjazd do Warszawy. Oficjalnie jesteś zbanowany na Warszawie, nie masz wjazdu tutaj na Warszawę. Ponownie uznała, że w tej godzinie Marka nie lubi tak samo jak jej fani i widzowie. Z tym drugim jeszcze rozumiem, ale elu, jacy kurwa fani, wstawaj, zestrałaś się. To, że Marek pisze takie głupoty, to nic. Lepiej posłuchaj, co on gada na głosowych i jaką z ciebie robi idiotkę. Druga sprawa. Eli mama. Ta starsza pani zmęczona życiem i ciągłym użeraniem się darmozjadem. Otrzymała list, w którym jest napisane wszystko. Co Elka robi w internecie, co odwala i tak dalej. O ile wiadomo, kobiecie się zrobiło trochę źle, ale nie wiadomo tego. Elka lubi wyolbrzymiać i ma dziką fantazję, nawet tą, gdzie myśli, że Janes razem z ojcem będą inwestować w nią XT. Ale przejdziemy teraz do samego listu i to, co niby było po nim. Elka musi wypierdalać, tak samo jak Marek z jej Discorda, ta musi uciekać z Ceglarskiej. Mamusia dała malutki Eli 30 dni. Teraz trochę smutniejsze, ponieważ gdy pani mama przeczytała list, bardzo źle się poczuła. Królowa kłaków i innych bakterii musiała wezwać karetkę. Pani mama jest w ciężkim stanie, źle się czuje i ma w końcu wyjebane na Elkę. Ta ma tylko i wyłącznie czas do października. Ma zabrać starą wanienkę i inne gazety. Mamusia zabrała klucze, okryła Elkę hańbą i ta ma uciekać. W końcu. Elka uznała, że jak nie będzie miała domu, to pojedzie nawet do Australii, odwiedzając Bikini Dolne. Co do samego listu, wygląda on tak. Z góry mówię, że nie wiem, na ile ten list jest prawdziwy, może być to prawdą, a może być to kłamstwo, by o Elce mówili. Tak czy siak i tak nic sobie z tego nie zrobiła. Przepraszam, że tak krótki film, ale w uniwersum stypa. Nie liczę tego fejka, który Elka jedzie do Wrocławia i tak dalej. Pozdrawiamy Albus Zaria Leila Rolex Daytona. Oraz cały serwer Iskarioty. A zapomniałem prawie. Dziś o 20 na Kocporowie odbędzie się podium w sprawie byłej moderatorki pani Martyny z Borodo.